Dzień dobry, nazywam się Anna Bałdyga. Przyjechałam z Mazuchówki, gmina Widminy. Jestem artystką ludową, należę do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, no już ponad 16 lat. Pokażę, jak się wykonuje pracę na warsztacie tkackim. Najpierw, żeby cokolwiek zrobić, więc trzeba zrobić tak zwaną osnowę. To jest osnowa, te białe nici to jest osnowa, a to, czym się robi, to jest wątek w tkactwie. Więc najpierw musimy zrobić osnowę, nawinąć ją na wałek, ten tam z przodu, i dopiero wtedy ponawlekać w każdą nicielnicę, w każdą dziureczkę, tutaj w tę nicielnicę, ponawlekać w płochę, to jest grzebień, w tej chwili są metalowe, kiedyś były inne grzebienie, były robione z trzciny, ale zasada działania jest taka sama, czyli ustalają nam szerokość tkaniny. I żeby zrobić taką tkaninkę, więc trzeba najpierw zastanowić się, co my chcemy zrobić. Jeśli chcemy na przykład szerokość około 60 cm szeroką tkaninkę, więc musimy przynajmniej 1-2 cm dodać na tej szerokości, żeby nam wyszło, bo każda tkanina i każdy materiał ma to do siebie, że on się gdzieś tam wrabia, ściąga, więc jedne są takie materiały, które się rozciągają, czyli wytykają, ale większość to jest, no nie mówmy teraz, mamy więcej elastycznych jakichś tam rzeczy sztucznych, nie wszystko da się zrobić z naturalnych, więc musimy na to zwracać uwagę. I więc robimy troszkę więcej osnowy, żeby to później nam wyszła ta szerokość, którą my chcemy. Na warsztacie takim tkackim, takim jak tutaj widzimy, można zrobić różne rzeczy. Począwszy od takich chodników szmaciaków, tak jak tu i tu, co mam na warsztacie, po inne tkaniny. Dokładamy jeszcze dwie nicielnice, przynajmniej dwie nicielnice, i wtedy możemy zrobić tkaniny w różne wzory. Ale ten podstawowy wzór nawlekamy już w nicielnicę. Czyli na podstawie jednego nawleczenia nitek w nicielnicę możemy uzyskać kilka wzorów. Bo w zależności, ile razy przerobimy daną nitką i na danych podnóżkach, wtedy uzyskujemy różny wzór. Prostym, bardzo prostym sposobem jest właśnie robienie chodników szmaciaków, tak samo i wełniane różne rzeczy, tam są też z wełny robione, takie zwykłe, tylko że wtedy robimy gęstszą osnowę, bo wełna ma to do siebie, że jest cienka, i musimy zwiększyć ilość nitek, żeby nie były jakieś tam luzy. A w chodnikach, szmaciakach musimy najpierw uczytować sobie materiał. No teraz już są sklepy, gdzie można kupić gotowy materiał, który jest potrzebny do robienia, do przerabiania. Są różne rzeczy bawełniane, sznurki, gdzie możemy z tego robić, już z gotowych materiałów. Ale najprostszy i najbardziej taki, może efektowny nawet też, sposób to jest zużyte materiały, które gdzieś tam nam przeszkadzają, na przykład jakieś zasłony na okna, pościele. Pierzemy, żeby to było czyste, niebrudne. Pierzemy nożyczki do garści i tniemy właśnie na takie ścinki, jak tutaj widać. Czyli na takie ścineczki. I z tego wtedy robimy na warsztacie tkackim chodniki, szmaciaki. To jest taki jeden z najprostszych sposobów, gdzie są różne efekty, bo to zależy od materiału, od doboru kolorów, od ustawienia tych kolorów. Bo niektóre kolory, jak każdy wie, że niektóre się gryzą, niektóre pasują bardzo do siebie, więc trzeba gdzieś szukać takiego pośrodku, czegoś, żeby to można było wszystko razem dobrze, ładnie zestawić. Najprostszym warsztatem tkackim kiedyś, dawniej, teraz też, jest
deseczka tkacka, czyli bartko. To jest tak samo na zasadzie tej, jak tu są nicielnice. Jedne nitki są nawleczone, są na stało, a drugie są chodzące, czyli jak weźmiemy do góry, będzie przesmyk, jak weźmiemy do dołu, też tu będzie przesmyk. Czyli tutaj po prostu się tka. Później zademonstrujemy, ja pokażę, jak to wszystko idzie po kolei. I z tego możemy uzyskać różne kolorowe paski. Więc wszystko jest dzisiaj do odtworzenia, do zrobienia i możemy sobie robić różne rzeczy. Jest jeszcze metoda tabliczkowa, więc nie mam w tej chwili tu przy sobie, ale kiedyś postaram się pokazać. Są tylko takie kartoniki z czterema, czy tam z trzema, z pięcioma dziureczkami i się nawleka nitki i się tylko po prostu przekręca te kartoniki i też nam wychodzi wzór. To jest wszystko od ustawienia sobie osnowy. Tak samo jak i tutaj w deseczce mamy ustawione kolory, więc co chcemy sobie uzyskać, to tu sobie już układamy, jeśli jakiś wzór, jakąś kratkę czy coś podobnego, to wtedy w zależności od tego, ile razy przetkamy, czym przeciągniemy, będzie nam tutaj wychodziło. Cała praca na warsztacie tkackim na krosnach polega na tym, na skrzyżowaniu tych nitek. Tak, jeśli naciśniemy, jeszcze ważna rzecz. Te nicielnice, które nawlekaliśmy, połączone są z podnóżkami, które są na dole i na zasadzie, który podnóżek się przyciśnie, część, połowa nitek idzie do góry, a połowa idzie do dołu. I tu powstaje przesmyk. I tu wkładamy w ten przesmyk właśnie ścinki, te, które mamy, żeby uzyskać cokolwiek, więc musimy przeciągnąć tutaj, dociskamy, zmieniamy nogę, czyli zmieniamy podnóżki i teraz te nitki, które były na górze, poszły do dołu, a te, które były na dole, poszły do góry. I cała zasada jest, polega na tym, na skrzyżowaniu tych nitek, dociśnięciu i to jest cała filozofia tkania. Na warsztacie tkackim, tak jak tutaj, jest ta możliwość, że możemy sobie listwą tkać, ale sobie możemy po prostu i palcami. Na tkaninie artystycznej, czyli na tych ramkach, nie możemy za bardzo używać takich listewek. No, używa się, ale w mniejszej ilości, no bo tam większość musimy układać i przeciągać palcami. Tu mamy tą możliwość, że wszystko idzie w prostej linii, dobija się widłem z warsztatu i wychodzi nam prosto. Tam są inne rzeczy, które trzeba wykonywać więcej ręcznie. Nazywam się Maria Magdalena Joka. Jestem córką Anny i Stanisława Bałdyków z Mazurkówki. Jak tylko mogę, praca i dzieci pozwalają, to w każdej chwili siadam za warsztat tkacki. Mama ma w domu non-stop rozłożone, także w każdej chwili można przysiąść, natkać sobie to, co sobie tylko można. Kolorystyka dowolna, to co mamy natkane, przygotowane, to możemy działać. Ja głównie się wyspecjalizowałam w chodnikach, szmaciakach. To jest moja ulubiona jakby metoda tkania. To jest, polega na dwóch nicielnicach i dwóch podnóżkach. I tak jak mama teraz tu wykonuje, to jest jeden skok i tam naprawdę nie ma nic skomplikowanego, to tylko tak strasznie wygląda naprawdę. Mama wykonuje również, no mama to już jest specjalistka, mistrzyni. Od włos, no wówek, to są założone wtedy cztery nicielnice, cztery podnóżki i wzór wybieramy już tutaj deseczką, no można też czułemkiem, ale tata, jest gorzej. Tata też tam, mama cały czas, tata gdzieś tam prosi, żeby dorobił jej coś, to deseczkę, to coś tam i razem kombinują. To jest właśnie dwuosnowówka. Tu jest wybierany wzór deseczką.
A to, co jest tutaj, to już jest, to są cztery niedzielnice. Ten wzór układamy wtedy już w niedzielnicy, tu w niedzielnicach. Osnowę przekładamy już w daną na przykład niedzielnicę 1, 2, 4, 3 i tak w ogóle i tak dalej. To jest właśnie też, to są czteroniedzielnicowe. Kolorystyka naprawdę jest dowolna. Zazwyczaj robimy z tego, co mamy pod ręką, co mamy w domu. Oczywiście też zamawiamy, jeżeli są braki, ewentualnie też pod klienta, jeżeli ktoś sobie zażyczy na przykład kolorystykę ciemniejszą czy jaśniejszą, to jest naprawdę do wyboru, do koloru zrobimy praktycznie wszystko. Proszę bardzo. Czy to jest też czteroniedzielnicowe, nie wielonedzielnicowe. Można też poduszeczki, torebeczkę tutaj. Proszę bardzo. Także naprawdę. Mama wykorzystuje też wszystko, nawet jakieś tam skrawki zostają z szmaciaków, to jest wielokolorowy, tak jak tutaj na przykład ten biały, to są końcóweczki dosłownie po metrze, po 2 metry, nawet tam gdzieś takie króciutkie są powciskane. Robimy wszystko po prostu jak nam, albo jak pod rękę podleci, to też jest tam, też nie ma zasady. No, ale zazwyczaj trzeba trochę wiedzieć, jak dobrać kolory, jak żeby się nie gryzły, tak jak wcześniej mówiłam, że niektóre kolory się gryzą, niektóre pasują bardzo do siebie, więc na to musimy trochę zwracać uwagę. Ale zdarza się tak, że nie jeden pomyślałby, że połączenie na przykład tak jak tutaj, takiego jakby bordo z niebieskim będzie źle. A to całkiem ładne wychodzą tkaniny z tego. Więc tu nie ma takiej możliwości, że coś nie pasuje, bo coś mi tam nie zagra. Uczymy się na błędach. A zazwyczaj uczymy się na błędach. To jest racja. Tak. A ubrane jesteśmy w tradycyjne stroje kurpiowskie, pochodzące z kurpi zielonych dokładnie. Zaczynając od butów, są tradycyjne, tak jak większości zespołów mają kobiety, sznurowane, długie. Mamy podwłóczki białe pod spódnicami, spódnice tradycyjne kurpiowskie, tak. Ja mam inny, mama ma inny, fartuchy mamy na sobie też. Bluzki haftowane też, jak widać, wyszywane też różnymi wzorami. Gorset oraz bursztyn, których nie mam. Zazwyczaj tradycyjne w stroju ludowym kurpiowskim to są bursztyny. Tak, więc... i panny jeszcze na głowach mają zazwyczaj czułka, a kobiety już zamężne mają i kobiety starsze to mają chusty zawiązywane na głowie. Tak. Przedstawiłyśmy naukę tkactwa i wykonywania rzeczy na warsztacie tkackim. Kurpsianki z Mazur, tak. Anna Bałdyga. Maria Magdalena Joka. Najmłodsza moja córka, także dziękujemy bardzo wszystkim za zainteresowanie i jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy do siebie, do Mazuchówki. Można się jeszcze douczyć, nauczyć lub z panią dyrektor tutaj z Polany Kultury. Umówić się i przyjedziemy, pokażemy, jeśli będzie potrzeba. I tak samo wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkich zainteresowanych, może pasjonatów tkactwa. Bardzo, bardzo serdecznie. Może się jakaś pasja w kimś urodzi do tkactwa. Serdecznie zapraszamy.